Hej kochani, dzisiaj kolejny filmik i będzie to filmik kulinarny, ponieważ dawno takiego filmiku nie było na moim kanale i wiele z Was pyta się mnie, kiedy będzie kolejny filmik z jakimś daniem. Słuchajcie, postanowiłam dzisiaj przygotować dla Was ciasto, najprostsze ciasto, jakie można kiedykolwiek zrobić, tak mi się wydaje. Słuchajcie, będzie to murzynek. Uwielbiam to ciasto, jest to jedno z moich ulubionych ciast i jedno z pierwszych ciast, jakie nauczyłam się w ogóle piec, także mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba, słuchajcie, jeżeli tak, to dajcie znać na dole, napiszcie, czy może Wy robicie w jakiś inny sposób, może coś dodajecie od siebie jeszcze do tego ciasta. Ja również chciałabym bardzo wiedzieć, słuchajcie, jak macie jakiś fajny przepis na murzynka, coś innego, bo ten, który ja mam, to jest naprawdę chyba najprostszy, jaki może być. Więc poproszę o wiadomość prywatną. Jeżeli macie jakiś fajny przepis, to piszcie koniecznie, ja z miłą chęcią poczytam i wypróbuję. Okej, słuchajcie, co nam będzie potrzebne do upieczenia tego ciasta? Ja nie mam tutaj pełnych składników, słuchajcie, ponieważ no, to są niektóre składniki, które udało mi się tutaj nabyć. Także tak, będą nam potrzebne 3 jajka. Będzie nam potrzebny proszek do pieczenia, ja kupiłam go tutaj. Będzie nam potrzebna mąka, będzie nam potrzebne kakao, które też udało mi się nabyć w polskim sklepie, słuchajcie, naturalne kakao, ciemne. Będzie nam potrzebny cukier, ja akurat używam cukru brązowego, ale to nie ma żadnego znaczenia. I będzie nam potrzebna margaryna do pieczenia. I słuchajcie, jeśli chodzi o margarynę, no najlepiej jak sobie nabędziecie, wiadomo, jakąś margarynę Kasia, czy jakąś tam inną, które są specjalne do pieczenia. Ja u mnie w najbliższym sklepie niestety nie miałam takiej margaryny, udało mi się zdobyć tylko taką, ale to jest moja wypróbowana, więc nie ma się co martwić. Aha, i przepraszam Was za mój głos, ale po prostu znowu jestem chora i troszeczkę taki mam migdały zawalone i może tak troszeczkę dziwnie brzmię. Ok, więc zaczynajmy, słuchajcie. Będzie nam potrzebne 9 łyżek wody i teraz tak. Ja mam tutaj garnek, do którego naleję 9 łyżek. Przepraszam, mało się przygotowałam, nie przygotowałam sobie łyżki. Będzie nam potrzebne 9 stołowych łyżek wody i nalejemy sobie tą wodę. Ups. Będą jakie 2. Będzie 3. Czyli tak, mamy te 9 łyżek wody nalanych w garku. I teraz tak, ten garnek stawiamy na gaz, czyli będziemy gotować tą wodę. I słuchajcie, do tego garnka w tej chwili będziemy dokładać tak, margarynę, czyli ja mam tutaj, już Wam mówię, moja margaryna ma 0,5 kg i ja z tej margaryny będę dokładnie używała połowy tej margaryny, więc ja sobie ją przetnę na pół i wkładamy ją do tej wody, która jest na naszym palniku, która jest na gazie. Tak. Sobie tak palcem pomogę. Nic się nie stanie. Margarynę mamy już w garnku. Następnie do tej margaryny, do tego garnka dodajemy 4 stołowe łyżki kakao. To zależy od tego, jak lubicie. Jeżeli lubicie bardzo takie mocno kakaowe, mocno ciemne, dodajecie sobie więcej, ale też nie za dużo, ponieważ może obciążyć nam to ciasto. Więc dodajemy 3-4 łyżki kakao. I ja mam tutaj jeszcze jedno stare opakowanie, więc użyję sobie troszeczkę z tego starego opakowania. Także ja dam może ze 3 łyżki, takie stołowe. Raz. W sumie to całe dam do kakao, bo tu już nie ma nic. To już nam się skończyło. Słuchajcie, jest to jedno z moich ulubionych ciast, jest tak proste, jest tak smaczne. Ok, więc ja dołożę jeszcze ciutkę tego kakao z nowego opakowania, żeby było takie bardziej kakaowe. I do tego garnka dorzucimy 1,5 szklanki cukru. I też mówię w zależności, możecie dać 1 szklankę cukru, możecie dać 1,5 szklanki cukru. To w zależności od tego, jak słodkie ciasto lubicie. Ja mam taką szklankę, takiej wielkości i dam tak, 1 szklankę i dosłownie jeszcze ociupinkę tego cukru
nawet nie półtora szklanki. Ja nie lubię takiego słodkiego ciasta. Dosłownie zobaczcie, dosłownie tyle tego cukru jeszcze dorzucę. I mówię, to jest akurat cukier brązowy, ale to nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, czy to jest brązowy, czy to jest biały. I teraz tak. To, co tutaj mamy w garnku, wygląda tak. Mieszamy to, słuchajcie, żeby to nam się... I to nie może nam się zagotować. To ma nam się rozpuścić i dać nam taką masę. I trzeba uważać naprawdę, żeby się nie zagotowało. Także ja za chwilkę do Was wracam, jak się rozpuści. Nasza polewa już jest prawie gotowa. Słuchajcie, zobaczcie, jak fajnie tak czekoladowa pachnie. Niesamowicie. Także pamiętajcie, jak rozpuszcza nam się to wszystko, nie zapomnijmy o ciągłym mieszaniu, żeby nam się po prostu nie przykleiło, nie przypaliło do dna w garnku. Ok, nasza polewa już jest wymieszana i słuchajcie, odlewamy troszeczkę, w zależności od tego, ile chcecie mieć polewy na górze ciasta, odlewamy do szklanki i zostawiamy sobie tą odrobinę na koniec, czyli na to, abyśmy miały polewę na ciasto. I teraz tak, polewa z garnka, która się studzi, no właśnie, ma się ostudzić i jak już będzie taka letnia, wtedy powiem Wam, co dalej. Także za chwilkę do Was wracam. Ok, nasza polewa, słuchajcie, już wystygła, jest taka fajna, zgęstniała nam troszeczkę. Następnie do tej polewy dodajemy 3 jajka w całości, jajka z żółtkami, z białkami, dodajemy 3 jajka. Do tego dodajemy 2 szklanki mąki, ja mam takie kubki, które już mam zawsze odmierzone, więc dodajemy mąkę, są 2. Okej, mąkę mamy już dodaną, następnie dodajemy 1 pełną łyżeczkę, małą łyżeczkę, słuchajcie, proszku do pieczenia. I już dodajemy pełną czubatą łyżkę proszku do pieczenia. I jak już to wszystko mamy dodane, to teraz to wszystko miksujemy. Mieszamy razem, słuchajcie, zwykłym mikserem, także ja wyłączam się. Ok, nasza masa jest już wymieszana, wygląda tak, bardzo gęsto, czekoladowo. I teraz tak, przygotowujemy sobie blaszkę. Ja mam taką blaszkę zwykłą, nie jest ona za duża, okrągła. I tak, blaszkę będziemy smarować margaryną, czyli smarujemy ją w środku całą margaryną i obsypujemy bułką tartą. Ok, blaszkę mamy już przygotowaną, słuchajcie, mamy oblepioną fajnie bułeczką tartą i teraz przelewamy to, co przygotowaliśmy do naszej blaszki. Robimy to w ten sposób, normalnie po prostu przelewamy wszystko. Staramy się tak robić to bardziej delikatnie, żeby ta mąka, która jeszcze jest na brzegach, też się nam tutaj nie dostała. Ciasto mamy już przerzucone do naszej blaszki i teraz tak, rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni i wkładamy nasze ciasto i ciasto pieczemy około 40 minut. Oczywiście sprawdzając, czy nam urosło, czy nie i czy jest już w środku, nie jest takie mokrawe, ponieważ możemy 40-45 minut, to zależy od tego, jaki mamy piekarnik. Także zwracam do Was z efektem końcowym. No i to jest efekt końcowy ciasta, które żeśmy dzisiaj razem upiekli. Słuchajcie, już kawałeczek brakuje, ponieważ musiałam spróbować, czy wyszło dobre. Wyszło wyśmienite, słuchajcie. Oczywiście polałam po wierzchu tą polewą, którą odstawiłam do szklanki. No i na wierzchu posypałam troszeczkę cukrem pudrem, żeby było troszeczkę słodsze i fajnie się prezentowało. Także słuchajcie, mam nadzieję, że przepis Wam się podoba. Jest to naprawdę bardzo proste i bardzo szybkie ciasto. I dajcie znać koniecznie, jeżeli któryś z Was będzie chciał wypróbować to ciasto. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i życzę smacznego. Pa, pa!